Cześć, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam, na, witamy na kanale Świat Linuxa, tutaj Miszka też wita, pozdrawia bardzo, bardzo, słuchajcie, już wiecie gdzie można darty rzucać tutaj, tak, strzałeczki są jak najbardziej, słuchajcie, Ubuntu 22.04, wersja alfa, bardzo wczesna, można powiedzieć, bardzo wczesne wydanie, chciałem Wam to zaprezentować, dlatego, że wiele osób, myślę, że będzie tym zainteresowanych, jak to wygląda w tej chwili, jak to się sprawuje, Powiem z góry, cudów jeszcze nie ma, wielu rzeczy nie ma jeszcze wprowadzonych. Myślę, że najlepszym takim, najlepszym przeglądem tego najnowszego ubuntu wczesnym, kolejnym, będzie, będą okolice marca okolice 31 marca, bo wtedy powinna się pojawić beta, beta normalna, ludzka, powiem to w ten sposób beta, i tam już myślę, będzie większość funkcji, po prostu że to powiem, zain zainstalowanych tak. Natomiast na dzień dzisiejszy zobaczycie sobie jak to wygląda, yy, oczywiście na żywym sprzęcie, na yy, Ryzenie 1600X, jak najbardziej, yy, słuchajcie, no na sobie tutaj TGS, tam TGS, tak, idzie spać, yy, słuchajcie, zróbmy tak, przejdźmy sobie do stronki www, yy, pokażę Wam newsy jakie teoretycznie tam mają być zawarte, no, a potem obejrzymy sobie yy, jak to wygląda w tej chwili, jak to działa, jak to się zachowuje, i tak dalej. OK, zapraszam na film. Żeby pokazać Wam, powiedzmy, funkcję tego systemu, oproszę tutaj o portal oh My God Ubuntu. Oni tu już sobie jakiś czas temu napisali dość duże informacji one są non-stop aktualizowane. że coś nowego się pojawia, to słuchajcie, tutaj automatycznie jest to zamieszczane. Polecam oh My God Ubuntu. To jest ten artykuł, właśnie niezbędny przewodnik. Znaczy to będzie wersja angielska, tak. Macie tutaj Essential Guide. Ubuntu Release y, 22.04 Date and New Futures. Features. Y, tu macie pełną informację na temat tego wszystkiego. Jemmy Jellyfish tak to się będzie nazywało. Nazwa kodowa: całkiem ładna, całkiem spoko. Ciekawa, jaka będzie tapetka. Mam nadzieję, że taka jak jest tutaj. Bo naprawdę to mi się autentycznie podoba. Nie ten wytrzeszcz, y, co było ostatnio. Y, słuchajcie, jeżeli chodzi o harmonogram wydania, tak. Przepraszam, ale kotka mi tutaj strasznie świruje po prostu właśnie się myszką zaczyna bawić Słuchajcie, zamrożenie wszystkich funkcji 24 luty, tak Beta wyjdzie nam tutaj około 31 marca 2022 roku Zamrożenie kernela, czyli wszystkich funkcji, ustawienie go odpowiednio itd., itd. 7 kwietnia, tak Natomiast teoretycznie wydanie ma nastąpić 21 kwietnia tego roku. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ostatnio obsługi nie było, więc myślę, że będzie o kioki Zmianie sporo, naprawdę zmianie sporo, troszeczkę wizualnych, jest inne, tak zwany cały ten wygląd, inne akcenty tego wyglądu. Będzie GNOME 42 prawdopodobnie nie w pełni wprowadzony, na pewno nie będzie pełnego GTK 4 obsługi, pełnej GTK 4 wszystkich aplikacji. Tutaj są różne takie, można powiedzieć, domysły, że częściowo będzie GNOM 42, częściowo 41, a jeszcze częściowo 40, więc może to być bardzo różnie, no ale nie ma co tutaj, że tak powiem, prowokować i robić nie wiadomo jakiej paniki, tak? Chociaż w przypadku tego 21.10, tak, no to to był delikatnie mówiąc mały koszmar z tego wyszedł, no mam nadzieję, że funkcje, znaczy to wydanie LTS bo to jest wydanie długoterminowe, z długoterminowym wsparciem pięcioletnim. Ono będzie naprawdę dopracowane tak konkretnie, tak. Bo ja wiadomo, te wersje pośrednie, czyli 21.04 na przykład, tak, i 21.10 wydawane co pół roku z 9 miesięcznym wsparciem, to są takie wersje testowe, oni sprawdzają na użytkownika nowe funkcje i tak dalej, tak? To mniej więcej de facto można powiedzieć, słuchajcie, wygląda. Jeżeli chodzi o... Super nowości, tak jak tutaj jest napisane, Gnome Shell 42, ale aplikacje podstawowe jest 41. Nowy instalator oparty na Flutter. Co to jest w ogóle Flutter? Flutter, słuchajcie, możecie sobie poczytać na internecie. Ja Wam pokażę pierwszą lepszą stronkę. To jest taki, tak aby dla deferów przeznaczona, to nie jest platforma, to jest taki framework, nie wiem jak to nazwać inaczej, który umożliwia budowanie, prostsze budowanie aplikacji dla wielu. Wielu środowisk, na przykład dla ios dla Androida i dla x86, czyli naszych PC-ów, w dużo prostszy sposób będzie to wyglądało praktycznie tak samo na każdym sprzęcie. Więc to ma, to ma de facto, można powiedzieć, ręce i nogi. Tu zobaczmy sobie pierwszą lepszą stronę. Możecie sobie o tym fluterze poczytać. Jak ktoś jest deweloper, to na pewno będzie o tym już słyszał, wiedział, być może będzie się z tym po prostu zapoznawał. W każdym razie takie zmiany mają być. Instalator ma być podobno troszeczkę zmieniony. Ten instalator, który jest tutaj standardowo w tej chwili, w tym Daily Buick, który ja będę testował. On jest taki sam, ja go nie będę pokazywał, bo tam nie ma żadnych zmian, nic się nie zmieniło, jest dokładnie to samo. Szkoda na to tracić czasu. Tak jak mówię, zaktualizowany motyw, wygląd, jaru cały, ciemny motyw ogólnie. Parę opcji w ustawieniach i co jest ważne, kernel, nowy kernel 5.15 LTS. Również z długim, że tak powiem, po prostu słuchajcie wsparciem tutaj, tak. Więc dla osób, które mają w miarę dobry sprzęt, to jest naprawdę duży plus. Poza tym jest taka sprawa, że kernele 5.15, 5.16, 5.17 mają wprowadzić bardzo duże, że tak powiem, usprawnienia dla procesów m.in. Ryzen. Poza tym obsługę procesorów 13, 12 czy 13 generacji Intela. Chyba 12. Nie, w każdym razie coś takiego na pewno się pojawi. Wszyscy, którzy mają Ryzeny, myślę, że czekają na 5.17 kernel, bo tam ma być podobno petarda, taka że głowa mała. No zobaczymy, jak to będzie wszystko nam de facto wyglądało. Pobieranie oczywiście, albo tutaj z małego Ubuntu, albo bezpośrednio ze strony Canonicala. Link będzie pod tym filmem, jak na będzie dostępny. Jak ktoś ma ochotę, zajawkę i tak dalej to sobie temat ogarnie. To co robimy, słuchajcie, dobrzy ludzie? Przechodzimy na, już do maszyncy, na, na, na naszym komputerze, prawdziwym komputerze. Słuchajcie, o bardzo ważnej rzeczy nie wspomniałem w intro. I mianowicie został wprowadzony niedawno, tudzież w Ubuntu 22.04 yy, będzie wprowadzony grup 2.06 program uruchamiający on ma olbrzymią wadę, on ma olbrzymi problem, mianowicie nie można w nim robić dual boota normalnie, rozumiecie, czyli jeżeli macie Windowsa na przykład, tak, zainstalowanego, zainstalujecie do tego Ubuntu, Ubuntu, tak, to nowe Ubuntu na przykład, albo jakąś dystrybucję, która ma w sobie gruba 2.06, to będziecie mieli po Windowsie. Nie dostaniecie się po prostu standardowo do Windowsa. Uwaga, jest obejście tego, ja to pokażę. Jak najbardziej w tym filmie będzie to pokazane, co trzeba zrobić, żeby to ogarnąć. W każdym razie ostrzegam 2204 Ubuntu, ma coś takiego, jest o tym wszędzie, de facto można powiedzieć pisane, że taki problem istnieje i na razie no, de facto nie wiadomo, co z tym będzie zrobione, tak, bo w topa jest bardzo, bardzo, bardzo duża. Dobra, koniec gadania. Odpalmy sobie tutaj nasz piękny, fajny sprzęcik. gdzie to jest kurde TGS e, nasze 20-240 gdzie to jest moje Ubuntu to jest chyba moje Ubuntu jedziemy z Ubuntu słuchajcie tak Tak to mniej więcej można powiedzieć sobie startuje szybkością to to nie grzeży uruchamianie ale ogólnie powiem wam że nie jest źle naprawdę nie jest de facto źle e, słuchajcie tak to wygląda na starcie tak mniej więcej tak to wygląda na starcie od razu mówię jak tu się zaloguje pięknie, fajnie, to oczywiście się nie wystraszcie, bo będzie wielki wytrzeźć. <grywki> wielki wytrzeszcz, kurde. Słuchajcie, dajemy sobie tak, boch. Uwaga, zakryć oczy, dzieci schować i w ogóle cuda wianki, bo wielki brat patrzy. Pierwsze co zrobię, słuchajcie, to zmienię tą tapetę, bo ja dostaję rozstroju nerwowego, tak? Jak to się delikatnie mówi, no naprawdę, naprawdę, naprawdę. Pozwolicie, że będzie tak bardziej kosmicznie, tak troszeczkę ta rodziczość również jest kiepska, no ale mimo wszystko, okej? Okay? No, słuchajcie, tak wygląda Ubuntu 22.04, w tej chwili wersja Pre Alpha Daily Build. To jest noweczka wersja i tak dalej. Ja wiem, że ona wyszła świeżo dwa tygodnie temu, no ale może przez te dwa tygodnie jakieś funkcje nowe się pojawiły przynajmniej. Dobra, patrzymy sobie. Tutaj, co można zauważyć, wczoraj wczoraj testowałem Ubuntu, znaczy Gnoma 42, Gnom 42. Słuchajcie, popatrzcie się, te, już, te kreseczki, to tego przedtem też nie było, to już jest chyba od 42 wprowadzone. Jak widać jednak tutaj pełnego Gnoma 42 nie ma, no bo brakuje wielu tutaj de facto, można powiedzieć, funkcji. No ale tak to się mniej więcej tutaj nam prezentuje. Z nowości Balentset, czy jak ktoś ma laptopa, ewentualnie można sobie tutaj Balentset Power włączyć, wyłączyć, przełączyć żeby mu troszeczkę oszczędzało baterię. Jest to wszystko bardziej tak podzielone tutaj, jak widać, to jest jedna z tych takich zmian. Czy dobra, czy zła, dla mnie De facto negatyw, bo ja jednak wolałem sobie kliknąć tutaj i zjechać, restartuj. A tu szukaj znowu zaczyna się chowanie, kombinowanie i w ogóle cudawianki tak? Nie mi oceniać, dobra, mniejsza nie miał być test, przegląd, a nie wyżywanie się na tym systemie, tak? Słuchajcie, jedziemy. Ustawienia, proszę bardzo, tak to nam wygląda, to jest ciemny motyw standardowo, to jest jasny motyw, za chwilę wam go pokażemy. Sieć to wszystko pięknie, fajnie. Jedna uwaga teraz. Widzicie tutaj, taki fajną pomarańczową kropeczkę od zamykania? Wszystko tu będzie pomarańczowe. Na te wszystkie te butony zamiast tego fioletu będą zrobione na pomarańczowo. To jest główna zmiana, która zostanie wprowadzona w ubuntu, nowym ubuntu i menu Jaru całym. Tak? Te tapetki, te ikonki również się to wszystko ma zmienić. Będzie bardziej pomarańczowo. Słuchajcie, tak jak kiedyś wyglądało ubuntu np. 4.04 albo 6.06 LTS. Tutaj się powinno pojawić zdjęcie tego ubuntjaka, jak to wyglądało kiedyś. Mam nadzieję, że to sobie zobaczyliście. Teraz lecimy dalej. Wygląd. Uwaga na oczy. Tadam. Jasne, ciemne, jasne, ciemne. Można się bawić tak godzinami. Wyświetlenia widać wszystko. Tutaj jest OK. Ładnie się nam tutaj prezentuje. Powiadomienia. To, to wszystko jest de facto to samo. Trochę tu już nam się zmieniły te te przełączniczki takie. Tak. Wygląda to trochę inaczej. Z nowości, które wiadomo, że tutaj na przykład się pojawi, to jest menu wielozadaniowość. Oczywiście jest to na przykład wprowadzone już bardzo dawno, między innymi w PopOS, tak? W nowym Pop jest to dużo, dużo bardziej rozbudowane. Nowo bo buntów w tej chwili wygląda to w ten sposób. Czyli możemy sobie tutaj włączyć aktywny ruch, albo go wyłączyć w ten sposób, bez dodatkowych rozszerzeń. Krawędzie ekranu, czyli przyklejanie tutaj lewo, prawo, tam góra, dół i tak dalej. To jest do ogarnięcia. No, reszta, tak jak widać, się tutaj nam w ten sposób słuchajcie, prezentuje. Programy, oczywiście, że wiadomo, już dawno było wprowadzone, tak zwane fajne funkcje. Tutaj zobaczmy sobie na przykład na klienta Thunderbird. Tutaj nie. Zobaczmy coś na, na, na przykład na co na Foxa. Zobaczcie, ile tu jest funkcji, które możemy sobie włączać, wyłączać. No, uprawnienia i dostęp po prostu, jak w Androidzie, praktycznie, tak więc możemy sobie tutaj dużo fajnych rzeczy włączyć i włączyć ale to już chyba jest stara funkcja nie jest to jakaś de facto nowość w tym systemie audio wszystko de facto tutaj nam ładnie działa jest w porządku wszystkie moje karty tam są wykrywane audi również to stare dwójeczka jest więc spoko jest OK, to jest spoko działające o funkcję zasilania widzicie ja tutaj mam Yy, taką klawiaturkę Logitech K370, ona chyba na Bluetooth, działa bez problemu, pokazuje tam baterii, wszystko fajnie. Yy, można sobie tutaj różne tryby włączania, yy, znaczy oszczędzania energii włączyć, włączyć, tak. Ekranik, jak widać, skalowanie tutaj wszystko mamy, światełka i tak dalej jest. Tutaj de facto się nic nie zmienia. Podobno więcej będzie pod maską. Ma być to dużo wydajniejsze, płynniejsze i tak dalej. Z moich spostrzeżeń, gdzie sobie siedziałem dzisiaj na parę ładnych godzin na tym buntu, żeby je tutaj posprawdzać, popatrzeć, to naprawdę fajnie się to zachowuje. Jest bardziej, znowu to powiem, snappy. Snappy happy krokodile, tak? Fajny kawałek był kiedyś. Hmm, więc to jest naprawdę myślę okej, okay, programy defaultowe, no to wiadomo, Firefox tu się nic nie zmienia, Thunderbird, klawiatury, filmy i tak ja dalej. Wiemy w GNOM 42 zmieniła się konsola i wiele innych rzeczy, tak więc, więc jest grubo. Hmm, tu mamy to w ten sposób, no i informacje słuchajcie, proszę bardzo. No z tym, że tak jak widać, Ubuntu, Jamie, Jellyfish, ale GNOM 4.1.1, tak to na teraz wygląda. O, coś nowego, Wayland mi się odpalił, słuchajcie, więc teraz nie wiem, czy mi sterowniki od NVIDII nie poleciały, bo przedtem jak zainstalowałem Ubuntu, to miałem sterowniki zastrzeżone, Nvidia, odpalone, a teraz o dziwą mam Waylanda, więc boję się, że właśnie wszystko wyleciało, no ale zobaczymy, Aktualizacja zasób promowania tutaj nie ma nic. Jest prowadzona albo będzie prowadzona nowa, nowa funkcja, znaczy nowa aplikacja firmware do upgradu firmware'u, czy dysków twardych, czy innych rzeczy komputera, czy innych jakichś tam sterowników dalej. No zobaczymy. Słuchajcie, co się z niedowiary z Wayland i teoretycznie mamy tutaj 470AiWidia zainstalowaną. To działa. No ja wiem, że z tym były zaje bardzo olbrzymie kłopoty i przeważnie przyszło tak. Było tak, że jak się włączało sterowniki zastrzeżone na to Wayland wylatywał z automatu, bo to była tragedia. O dziwo, zobaczcie, że teraz to po prostu działa. Yy, aż, aż muszę to sprawdzić, bo powiem wam, że jestem w szoku. To chyba się po aktualizacji stało. Wyleciały sterowniki. Proszę bardzo. O jak mnie wrzucił Waylanda na, na siłę no i wyleciały sterowniki, dlatego chodzi. Słuchajcie, dlatego nam to po prostu tutaj de facto chodzi. Ja postaram się wylogować i zalogować tutaj do X11, żebyście sobie zobaczyli jak to wygląda. Czyli jednak. Następna rzecz, czyli po, po aktualizacji systemu, która tutaj została zrobiona, sterowniki mi wypierdzieliło w kosmos, powiem tu tak. Słuchajcie, o jeszcze nic nie widać, to okay. moment op. Słuchajcie, tak jak mówię Zainstalowałem system od zera sterowniki zastrzeżone Nvidia Po aktualizacji wszedł Wayland, wywaliło sterowniki Pięknie, po prostu bomba, powiem to tak Przejdźmy sobie na Xorga, no to nieładnie to się, to się zachowuje, powiem. Myślałem, że będzie fajnie, że taka w PopOESie, tak? Instalujecie sobie ISA na przykład PopOESa z Nvidia i wszystko ładnie nam tutaj pracuje. Natomiast no widać, że te strowniki się po prostu idą kochać, tak? Jak to się ładnie mówi. Działa od kopa. Czyli nadal jest problem. Nvidia Wayland dramat z koszmarem. No cóż, samo życie. Jak widzicie rozdzicze wszystko jest ok ringu chyba tutaj nie ma za dużego, chociaż teoretycznie powinno być tutaj to połączone. No, 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 mia... zmienił mi ustawienia. No dobra, miesza z tym, przeżyjemy. Teraz ringu już w ogóle nie będzie albo jest taki sam. Na no, OBS mi się dziwnie pokazuje, ale widzę, że chyba ja ogólnie jest ok. W każdym razie, no tak jak mówię, to jest wersja alfa, ona może być zabugowana, mogą tu się cuda wianki w Janki dziać więc uważajcie, jeżeli chcecie to na głównym kąpie postawić, bo może być naprawdę bardzo różnie może być naprawdę bardzo bardzo, bardzo różnie, ogólnie sterowniki, a sobie zmienić na xorg działają bez problemu, tak to wygląda tak, to wygląda tak, teraz kwestia czego oprogramowania, czy weźmiemy się za gruba zróbmy sobie oprogramowanie najpierw, bo i tak filmy będą rozdziały i tak, a pod koniec filmu ja wam pokażę, jak wygląda kwestia gruba, żeby tego nadal nie wpisać Przejdź po prostu tutaj, ok? Pokażę Wam jak zrobić, żeby ten grup 206 działał normalnie i dało się wykrywać wszystkie systemy operacyjne. I lecimy dalej, jeżeli chodzi o oprogramowanie. To wiadomo, że możemy sobie ładnie wszystko, fajnie, pięknie przełączać, tak? Pulpity w ten sposobik, w ten sposobik. No tu de facto się niewiele, można powiedzieć, zmieniło. Wersje oprogramowania są różne. Głównie są to starsze jednak wersje. Nie jest to gnome 42, przynajmniej ja nie trafiłem na coś takiego, żeby jakaś pikasa była gnome 42, na przykład. Raczej to jest 41.1, więc, więc tak to na razie de facto wygląda. Ciekawe jestem w ogóle, czy zostanie zaimplementowany gnome 42 jako tako w ogóle do tego systemu. No zobaczymy. Manager, manager, słuchajcie, i tutaj zaczyna się dość ciekawa rzecz mianowicie jeżeli chodzi o zużycie dyskowe, słuchajcie, 12,2 GB urosło nam Ubuntu, tak mi się coś wydaje bo ja z tego co pamiętam to było 8, 8,5 7, 8 GB przedtem. w tej chwili jest 12,2 więc naprawdę no spasło się delikatnie mówiąc Zasoby, standard 1,2 GB nam tutaj pokazuje, tak jak zawsze de facto jak sobie zobaczymy za chwilę w konsolce to, to sobie sami stwierdzicie, że zajętość pamięci jest w okolicach 800-900 MB, więc taki standard. Ale to co powiedziałem już w moim teście, w to co sobie przeglądałem Ubuntu znaczy GNOM 42 to tam była zajętość na poziomie 700 MB tu i tu, więc no, różnica jest zarobista. No ale wiadomo, że tamto GNOME 42 nie jest pełne, tak? To nie jest pełny system operacyjny, jeszcze to jest wersja taka testowa. Więc to może być dlatego być takie lekkie. No reszta, tak jak widać, no tu się naprawdę autentycznie nic nie zmieniło. Jeżeli chodzi o wersje oprogramowania, owszem, są nowsze, tak. Mamy tutaj na przykład, jak to się nazywa, LibreOffice. LibreOffice, nasze kochane, piękna LibreOffice. Odpalmy sobie na przykład Writera. To jest wersja 7.3. To jest wersja dostępna 7.3. Oczywiście w tym LTS jak najbardziej będą, najbardziej będą najnowsze wersje. Stabilne oprogramowania, tak? bo tak na, tej, na takiej zasadzie jest ten LTS de facto zrobiony, że macie najnowsze stabilne wersje, które nie są no stop zmieniane na nowsze, żeby nie było bugów po prostu, nie to testują, sprawdzają i ten LTS jest utrzymywany przez 5 lat, jeżeli chodzi o zabezpieczenia i inne upgrade'y i tak dalej. To jest wszystko do, testowane, więc myślę, że będzie jak najbardziej w porządku. No wiele osobom będzie taki system jak najbardziej odpowiadał. Oczywiście możemy te paski sobie pozmieniać i tak dalej. Pamiętajcie o jednej rzeczy, że jeżeli Ubuntu przejdzie na Gnome 42 to prawdopodobnie większość rozszerzeń, które macie w 40 albo 41 działać nie będą, bo znowu są zmiany. I znowu będzie jazda taka po prostu, że głowa mała. No to jest ogromny minus, no szkoda, że tak to wygląda, no ale tak to po prostu nam się de facto zachowuje. Nemo się nie zmieniło, tak sobie tutaj działa, mają są takie funkcje jakie Widzicie? I wersja 41.1. Standard. Standard. I tak fajnie, że to jest OK. E, dobra, teraz przejdźmy sobie do konsoli i omówię wam tego gruba. E, jeżeli chodzi o gruba, słuchajcie, to tutaj jest niestety duży problem, ale możemy sobie z nim bardzo prosto, słuchajcie, poradzić. Ja to się nie boję konsoli, bo jak się boję konsoli, no to to będzie miał mały problem. E, cała rzecz, cała zabawa de facto polega na tym, iż e, żeby garnąć gruba sobie na przykład tutaj, moim zdaniem najprościej, żeby bez zabawy w jakieś grupkostę, kostamizery i w ogóle cudawianki. Robimy tak, słuchajcie. Yy, sudo przez ETC. Yy, sudo, przepraszam. Najprościej, żeby było, tak? Nie odpalam Vim'a, bo się potniecie. Yy, ETC. Su, no, sorry. Dobrze. Sudo nano przez ETC. Default. Default przez grup, tak? Odpalamy sobie pusty grup. <grym> Jak to było? Default tą default group słuchajcie i teraz hasło administratora znaczy swoje hasło wpisujemy tak potwierdzamy tu jest wszystko pięknie fajnie i teraz wpisujemy sobie na przykład patrzymy czy nie ma tutaj takiej linijki słuchajcie tutaj mam tego gruba i żeby po prostu nam tu wszystko ładnie zaczęło działać, tzw. OS Prober, żeby nam zaczęły tą grup z powrotem wykrywać Windowsy czy inne systemy operacyjne, które mamy zainstalowane to trzeba dodać taką, taką dokładnie linijkę. Ona będzie na dole pod filmem. Ewentualnie gdziekolwiek w necie piszecie sobie grup 206 yy, problemy z Windows albo cokolwiek innego, to na pewno po prostu wyskoczy. Dajemy sobie coś takiego, wklejamy sobie tutaj, czyli tu, kopiuj, tak, żeby nie było, proszę, skopiuj, tak. Tutaj sobie klikamy, środkowy przycisk myszki, albo CTRL-SHIFT-V, wklejamy sobie Grab Group Disable OS Prober False. Wklejamy sobie taką komendę i co teraz robimy? CTRL-O, tak, ENTER, CTRL-X, tak, dokładnie, yy, sudo... Albo group update, chyba tu się pisało, już nie pamiętam, group update bodajże robimy sobie, grab update, proszę bardzo, miśku, Do trzech razy sztuka, nie group update, no to update group, <gryw> update group, tak, piszemy sobie taką komendę, piszemy sobie to jako root, o sobie na no tej bla bla bla, przemieli, 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 wszystko fajnie, pięknie i tak w ogóle. Yy, sudo OS Prober możemy zobaczyć. Prober. Ja tu mam parę systemów chyba. No akurat chyba nie mam, słuchajcie, no ale zobaczymy. Spróbujemy jak to będzie wyglądać. Wpisujemy tą komendę oczywiście. Reboot. Poczekamy sobie chwileczkę, odpalimy sobie system yy, od nowa. Ja wam to prześ no, albo zobaczymy tutaj czy mam. Czy nam grub wyskoczy, czy nam nie wyskoczy, bo ja tu miałem parę systemów zainstalowanych. Zobaczmy sobie, jak to tutaj nam wygląda. Jak chodzi o naszego buta, buta, butu, butu. Powinno nam skoczyć. Widzicie? I teraz zaczęło to działać. Jest 206. Przed tym, jak sobie wciskałem, to nawet mi grub nie wyskoczył. Natomiast teraz mogę sobie wybrać, czy Manjaro tutaj, czy jakieś inne po prostu cudo. Ta Manjaro jest uwalone, ale też nie przejmujcie. Odpalamy Ubuntu. Mamy Ubuntu, logujemy się do systemu. No ciekawe jak to panowie obejdą mam nadzieję, bo to jest taka ta komenda w grubie, to jest tylko obejście. To nie jest rozwiązanie całkowite problemu, więc tutaj problem powstał dość duży. Nie wiem, czy to deweloperzy gruba ogarną jakoś czy nie, ale no no, 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 nie jest to ciekawa opcja. Potem było ino Manjaro. No, dokładnie tak, jest ok. W każdym razie, słuchajcie, taki wpis należy wykonać. jak widzicie, to jest dosłownie 10 sekund roboty. Nie bójcie się, nie zepsujecie tego, mam nadzieję, przynajmniej. I to wam uratuje psko nie tylko w Ubuntu 22.04, ale innych dystrybucjach, które będą miały gruba 2.06, bo każdy grub 2.06 ma z tym problem i będzie z tym problem, jak macie dual boota. Jeżeli nie macie dual boota z Windows czy z innymi systemami oleć zapomnieć na przykład tak ale ale mimo wszystko taka akcja tutaj nam istnieje. Dobra, no to tutaj mamy już temat gruba zamknięty. Zobaczmy sobie jeszcze konsolkę na koniec tego całego przedstawienia mojego show mojego show tutaj tak. A name, uname. Kurde, pisać nie umiem minus a. Gdzie to mamy proszę bardzo system produkt name 515 generic. Taki kernel będzie zastosowany być może deczko nowszy, ale raczej 515, bo to jest LTS długo wspierany. Będzie nam tutaj zastosowany, tak? Zajętość dyskowa tego systemu, tak to wygląda. No sporo, 12 GB na Ubuntu, no to jest chyba 50% więcej niż było, tak mi się wydaje przynajmniej. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o zajętość pamięci na dzień dobry. Słuchajcie, to wygląda tutaj tak. 826, a we stopie jest ile? 831 Mniej więcej się pokrywa, mniej więcej się to po prostu de facto można powiedzieć, pokrywa. Słuchajcie, dobrze, dobrze nasi kochani tutaj ludzie, powiem to tak. Okej, okay, kochani, słuchajcie, tak wygląda mniej więcej Ubuntu 22.04, wersja pre-alfa albo alfa, tak? Całkowity początek, można powiedzieć, ona została oficjalnie, znaczy oficjalnie powiedzmy, udostępniona no, około 12 stycznia. Non-stop są tutaj zmiany, non-stop są, coś się dzieje, bo to jest tak Daily Build deweloperski build. Beta, tak jak mówiłem, pod koniec styczeń, lutym, marzec, kwietnia, pod koniec marca Marca, pod koniec marca się ukaże wersja beta i wtedy myślę, że do tego Ubuntu wrócimy i zobaczymy co tam się stało, tak? co tam się ewentualnie podziało natomiast pełną wersję LTS-owską zobaczymy sobie w kwietniu od 21-22 kwiecień tego roku no zobaczymy co panowie tam zrobią, odwalą, zepsują albo naprawią tak? no mam nadzieję, że ta peta już nie będzie straszyć tyle, słuchajcie, tyle, ten materiał się kończy na dzisiaj dziękuję bardzo za oglądanie, dziękuję za każde wsparcie Zapraszam na Facebooka, Discorda. Uwaga, niedługo może się Irc pojawi. Tak, tak zakładam prawdopodobnie kanał Irc, jak uda mi się to jakoś ogarnąć. I co jeszcze? No tyle. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam się od Linuxa. Pa pa! Cześć!